chciałam brzuch. Ale ja mówiłam, że chcę głowę. Gdzie jest głowa? Tu jest głowa. Aha. To jest dupa. Ej, ale my możemy w czwórkę jeździć na skuterze jednym? Polecam każdemu, przyjedźcie tutaj na chicken, fried chicken with pepper. Popatrz, to jest taki świeżutki pierwszyk. Przepyszna rzecz. No i cashewnut. Również bardzo duże. A tu mamy świnkę. To jest najpyszniejsza świnka, którą jadłam. No niestety niektórzy tak muszą zaczynać dzień. Ja sobie siedzę teraz na balkonie, kupuję kawkę i pralka nie bierze. A tutaj pani niestety musi sama pać. No takie to życie w Tajlandii jeszcze w niektórych miejscach jest. Zresztą nie tylko w Tajlandii, wszędzie na świecie. Więc doceniajmy to, co mamy. Jeśli mamy pralkę, to pamiętajcie, że pralka to jest udogodnienie. Nie każdy ją ma. No, czekają na kolejny kryzys jakiś tam. W ogóle o FTX-ie właśnie przed chwilą mówili. A i takie rzeczy, no. Siedzisz sobie i przynajmniej w amerykańskiej telewizji możesz posłuchać coś o krypto, a w polskiej to nic. Crypto Regulatory Action. Będą teraz regulować. W amerykańskiej telewizji Polak wypowiadający się o krypto, Adrian Przelożny, Independent Reserve Co-founder and CEO. Mamy darmową kasę do rozdania, 2 złote. Emi wycięła dla każdego, kto zostawi łapkę w górę. A więc zaczynamy kolejny piękny dzień. Jakieś nowe meble przywieźli, chyba ktoś się wprowadza. Albo tylko sobie coś dokupił. Jakiś fotel. Fotel tylko sobie ktoś kupił. Dzisiaj cisza na dzielni. Nikt nie pije, nikt nie imprezuje. Nie wiem co to. O, ale tu widzę u sąsiadki zło jakieś drineczki w sklaneczkach. Płotek z jednej strony ściągnięty. No, przenieśli się obok. Taksi, skuter, driver. Najlepsze jest to, jak oni takie słodkie rzeczy robią na takim głębokim oleju. Masakra. Ja tutaj teraz jestem w pobliżu Olympusa. I tutaj ogólnie stoi teraz taki grill i tu jest takie miejsce, gdzie teraz zaparkowany jest samochód i przykryta budka i tak dalej. I to miejsce jest takie, no widzicie, jakby nie wiem co, no takie masakryczne trochę to miejsce. A wieczorem tutaj jest normalnie impreza, znaczy może nie tyle impreza, co stoisko, gdzie można dobrze zjeść. Także Tajlandia rano, Tajlandia wieczorem to dwie różne Tajlandie, pamiętajcie. Ale to jest takie coś, co warto poruszyć, bo jak ktoś przyjeżdża do Tajlandii i jest na przykład w danym miejscu tylko w dzień, powie, no takie to miejsce było, albo fajne, albo niefajne, a przyjedzie później w to samo miejsce osoba w nocy i będzie miała zupełnie inne zdanie o tym miejscu, bo to miejsce będzie zupełnie inaczej wyglądać. Także, żeby wypowiedzieć się o jakimś miejscu w Tajlandii, w którym się jest, to trzeba w tym miejscu być i w dzień, i w nocy, i wtedy można mieć jakieś swoje na ten temat wyrobione zdanie, bo inaczej nasza opinia może być nie do końca prawdziwa. A w ogóle to testuję dzisiaj pierwszy raz swoją nową saszetkę i muszę wam powiedzieć, że wygodna, chociaż jest dużo większa niż poprzednia. Ma dwa zasuwane zamki, dwa miejsca i bałem się, że będzie bardzo niewygodnie, ale jest okej, tylko tak troszeczkę bardziej odstaje, ale daje rady. Nie lubię tutaj tego skrzyżowania, bo jest takie, kurde, naprawdę głupkowate rozwiązanie, nie lubię tutaj tego miejsca. Tutaj ta ulica idzie po skosie do głównej i ona przecina główną i idzie dalej po skosie tam i jest tutaj naprawdę mega duże zamieszanie. Warzywniaczek. I taka troszkę masarnia. O, widzę tutaj nawet mięso w lodówce. Tutaj widzę druga masarnia, ale tutaj mięsko jest już bezpośrednio na dworze, ale na lodzie. A, na lodzie, to co innego. Często tutaj gdzieś widać, że mięso sprzedawane jest po prostu tak na stole. I zawsze się dziwię, jak właśnie w tych takich ciepłych krajach mięso leży na tych stołach. Czasami ryby, czasami to owoce morza, jakieś inne takie rzeczy mięsne. I kurde, i się nie psują. Chyba, że się psują. Nie wiem, dajcie znać w komentarzach, czy się psują, czy nie psują. Mnie to bardzo zastanawia, jak to tak długo rano może leżeć na słońcu i nic się z tym nie dzieje. Tutaj pan nawet szyję z kurczaka opanierował i sprzedaje jak normalne mięso. Także ciekawe, nic nie może się zmarnować, wszystko da się zjeść. Kurde, ogólnie to bardzo lubię wątróbkę. Dawno już nie jadłem, odkąd jestem w Tajlandii, no to wątróbki nie jadłem. Ale tutaj często na patykach smażą takie wątróbki, na przykład tutaj właśnie. I zawsze zastanawiam się, czy taka wątróbka jest dobra, czy nie. Jest ktoś, kto jadł już taką wątróbkę z patyka, z grilla tutaj w Tajlandii? Jak tak, to dajcie znać też w komentarzach, czy są dobre, czy nie i czy warto taką zjeść, czy nie. Na razie póki co jeszcze się nie skusiłem, jeszcze się nie odważyłem na zjedzenie wątróbki z patyka, z grilla. Ale myślę, że w końcu przyjdzie taki dzień. Kurczę, miejsce w samym centrum Pattayi, nigdy tu jeszcze nie byłem. Nie wiem, czy to w ogóle opuszczone jakieś to miejsce, czy to...
czy to coś się dzieje, ale to trzeba by było zdecydowanie wieczorem tutaj przyjechać po zmroku słońca, bo na póki co to wydaje się, jakby było opuszczone. Wygląda ciekawie. Ale jest tutaj jakieś takie zadaszenie, jakieś coś, więc może coś tu się dzieje. Może tu wieczorem wystawiają jakieś stoliki, coś. Nie mam pojęcia, co to jest. Tutaj, kurczę, światła, nie światła, może to jakaś impreza, ale może była. Na plaży w centrum niewiele się dzieje, ale parę osób jest z rana, parę osób z rana jest. Dziewczyny o 10 rano sobie siedzą przy plaży, browara walą. Jest okej. Okay. Kurczę, już parę dni chyba tutaj nie byłem na tej plaży wieczorem, a widzę, że tu jakiegoś telebima chyba pod Mistrzostwa Świata w piłce nożnej zrobili. Nie wiem, czy to pod mecze, ale może muszę wpaść tutaj wieczorem. Nie wiem, co oni tutaj zrobili na tym deptaku, po co to porozkładali tak na naprawdę długiej długości. Gości te ptaka, zabrali mi słońce, no. O kurde, jak teraz zauważyłem, że są tutaj jakieś gniazdka, to może szykują się pod jakąś imprezę. Może tutaj street food będzie. O, to by było bardzo ciekawe, jak na całej takiej długości tutaj te ptaka, przy plaży, w całym centrum, jakby tutaj powstał taki wielki street food, to byłoby kozacko. Bo to jak widać, nie robią tego na dziś, czy tylko na jutro i zaraz mają się zwijać, bo tutaj widzę właśnie kable, dużo kabli, takich grubych z prądem, więc na pewno oświetlenie, gniazdka, o kurde, może to być naprawdę ciekawie. Kurczę, tutaj w Pattaji wypiłem chyba jednego, albo może maksymalnie dwa kokosy, a jak jestem na Phuket, to piję prawie codziennie, co drugi dzień, ale naprawdę dużo, dużo, dużo więcej niż tutaj. Tutaj jakoś nie mam tak ochoty jakoś na te kokosy, nie wiem dlaczego, ale jak w końcu pojedziemy na rajską wyspę Phuket, to tam nadrobię swoje kokosy. Tutaj za mną jest taki posterunek policji, bo ogólnie to po drugiej stronie jest duży posterunek policji. I zapytałem się, po co to powstaje, bo byłem bardzo ciekawy, a okazuje się, że jednak tylko pod święto Fireworks Festival i Happy New Year, czyli szykują się po prostu pod święta, pod Nowy Rok i pod to szykują. Będzie tutaj właśnie street food, czyli będzie tutaj bardzo dużo jedzenia, bo to ciągnie się przez kilkaset metrów, ale później chyba wszystko zniknie. Kto to wypełni, ten street food? Przecież ile tutaj stoisk będzie? Ja pierdziele, ile tu ludzi będzie musiało przyjechać swoimi skuterkami albo z innych miast i przyjadą tutaj zrobić biznes. No, jak pani tutaj dba o klienta, mokra ściereczka, ładnie ociera go z potu. No to mi się podoba. Takie rzeczy, tylko w Tajlandii. O, Polacy za mną, nie spotykany tak bardzo często tutaj język, ale są. Idę w tym kierunku co ostatnio, czyli po pizzę. Bo dzisiaj już jest dostępna. Blubasy, jeden za drugim. Tak jest, dzisiaj jest w końcu dzień, w którym można kupić pizzę w tej restauracji. Można ją kupić tylko w środy i soboty. Dzisiaj środa i w końcu sobie ją kupię i zjem. Ale oni mi wbijają szpilę w tej restauracji tą pizzą. Pizzę można zamówić dopiero od godziny 14. Nie można jej zamówić wcześniej. Nie dość, że trzeba cały tydzień na nią czekać, to jeszcze później aż do 14. Dobra, pizzę zjemy na kolację, a teraz pójdę po takiego grillowanego kurczaka. A tutaj jeszcze właśnie teraz jestem koło bardzo znanej, lubianej nam restauracji Kiss Food and Restaurant, bo znajduje się blisko, bardzo bliżutko The Base ostatniego naszego miejsca zamieszkania i fajna restauracyjka. Polecę wam jeszcze bardzo fajną restaurację, bo teraz właśnie się tutaj znajduję. Jest to bardzo blisko McDonalda na drugiej ulicy od plaży, ale polecę ją wam pod względem piwa, bo jedzenia jeszcze tutaj nie próbowałem, ale jest tutaj lane piwo. Jest tak dobre lane piwo, że polecam każdemu. Po polsku IPA, IPA. Mają tutaj swoją po prostu taką całą browarnię. Tak jak widzicie, tutaj lekko po prawej stronie są takie srebrne, a po lewej takie złote, miedziane, wielkie pojemniki na ważenie piwa. Piwo mają tak dobre, że polecam każdemu. Można sobie tutaj usiąść, tylko akurat teraz są tutaj remonty i nie jest może tak przyjemnie, ale wieczorami już nie remontują i wtedy można w spokoju napić się tutaj piwka. Jest naprawdę przepyszne. Zrobiłem przed chwilą zakupy w Bigce za pomocą aplikacji Grab i jak nigdy nie miałem z tym żadnych problemów, wszystko było w porządku, tak dzisiaj pierwszy raz jest lekki problem, bo moje zamówienie zostało przekierowane do taksówkarza Graba, a nie do osoby, która dostarcza zakupy ze sklepu do klienta. Nie wiem co teraz, wisi to zamówienie, kasa została jakby tak hold na karcie jest zrobiony, także nie zapłaciłem jeszcze za to, mam nadzieję, że już nie zapłacę. Nie jestem w stanie póki co kancelować tego zamówienia. Czekam, zobaczymy co się wydarzy. Dzisiejsze kroki dały mi mocno popalić, bardzo jest gorąco, jestem mega spocony. Jest mi tak gorąco, jest jakaś taka wyjątkowa sytuacja, że aż na czczo pierwszy raz po takich rzeczach piję kole, co innego jakbym był na jakimś kacu. Ale na krokach, po krokach, kola od razu na pusty żołądek. Jeszcze 5. O to chodzi. 3. Po pół godzinie moje zamówienie w Grabie w końcu zostało anulowane. To chociaż tyle dobrze.
kasa, no mam nadzieję, że po prostu zaraz zostanie zwolniona na koncie i mogę złożyć drugie zamówienie ponownie tego samego. Może tym razem nie pójdzie to źle, nie pójdzie to do złego kierowcy, tylko tam, gdzie trzeba. A tymczasem jadę kupić coś w końcu do jedzenia, bo jestem już bardzo głodny. Godzina 12 minęła. Nic nie jadłem, pizzy nie ma. Pizza będzie na kolację, ale jadę po fajnego kurczaka z grilla. Oczywistym jest to, że kaski w Tajlandii zostawia się na skuterze. Nie trzeba ich chować, nie trzeba nic z nimi robić. Czyli znajdujemy się w garażu, który jest otwarty, który nie jest w ogóle zamykany. Każdy w sumie tutaj może wejść, ale kaski po prostu zostawia się na skuterze i nikt nie ma prawa ich ukraść. To jest naprawdę jedna z fajnych rzeczy, ważna sprawa, że nie trzeba tych kasków nosić, zabierać do domu i tak dalej. Ale gorzej, kiedy nie ma właściciela kasku, a do skutera pod siedzeniem zmieści się tylko jeden, to znaczy zmieszczą się dwa, ale mniejsze, a te są duże i zmieści się tylko jeden, no to później trzeba te kaski gdzieś odstawić na chwilę. Więc ja swój zostawiłem, znaczy Doroty zostawiłem tam, swój na głowę, Emi pod siedzenie, no i można ruszyć w drogę. Słabo się jeździ w kasku, kiedy jest tak gorąco, ale ten na szczęście ma tutaj takie wloty powietrza, gdzie to powietrze wpada i robi jakąś tam cyrkulację powietrza i da się wytrzymać. Gorzej, jak się staje na światłach. Wtedy jest tragedia. W tym momencie mózg mam rozwalony. Przyjechałem po kurczaka. Kurczaków nie ma. No szkurde mać, co się dzieje? Targ, market praktycznie zamknięty, nie ma nikogo. A nie jest to jakoś, nie jest to zła godzina, że nic tutaj nie można o tej godzinie kupić, bo to nie jest nocny market. Zawsze tutaj o godzinie 12-13 już się bardzo dużo działo. Można już było bardzo dużo różnych fajnych, ciekawych rzeczy zjeść. A dzisiaj jest jakaś Fatima. Coś z tym jedzeniem ostatnio u mnie jest duży problem. Ciężko znaleźć coś dobrego do jedzenia. To znaczy może nie tyle ciężko, co gdzieś jakieś... Źle trafiam. Nie wiem co teraz, bo oczywiście mogę jechać po tosty do 7-Eleven i zjeść tosty, ale kurde, no nie tak to miało wyglądać. Zobaczmy, jak oni to ściągną teraz, bo jestem ciekaw. Te rybki są przepyszne, uwielbiam je. You clean now? Ja. Te pani mi tutaj robi papaje, będzie sałateczka, będzie kurczak. Szukam jeszcze do tego wszystkiego awokado. Excuse me, do you have avocado? Huh? Avocado? No have. No have, okej. Okay.